Towarzysze, dowiedziałem się, że Mateusz Piskorski, przybywający w areszcie od prawie dwóch lat e, będzie ubiegał się o stanowisko prezydenta Warszawy i deklaruję tutaj z mojego samochodu, że wzywam do głosowania na Mateusza Piskorskiego. Mimo, że Mateusz Piskorski nie jest komunistą, nie jest chyba nawet socjalistą. Jest chyba po prostu socjaldemokratą, ale ma słuszne stanowisko w sprawie imperializmu, ma słuszne stanowisko w sprawie wycofania wojsk amerykańskich z Polski. W sprawie wystąpienia Polski z Paktu Północnoatlantyckiego i za to jest represjonowane, więc moje poparcie dla Mateusza Piskorskiego to jest poparcie dla, dla osoby represjonowanej przez natowski imperializm. I tutaj, jeśli Mateusz Piskorski z tych y, poglądów się nie wycofa, jeśli będzie je godnie głosił właśnie w czasie kampanii, y, swojej kampanii samorządowej czy wyjdzie, czy nie wyjdzie, nieważne. No w każdym razie, jeśli będzie te po poglądy dalej yy, prezentował, to mogę też w ciemno udzielić poparcia Mateuszowi Piskorskiemu yy, w czasie wyborów prezydenckich w 2020 roku. Uważam, że on jako ta osoba no, represjonowana przez. Już ponad 20 miesięcy siedzi w areszcie bez, właściwie bez żadnego, no, no jest to rzecz całkowicie bezprawna, no już nie chcę tutaj powtarzać tego, co było mówione tysiąc razy, po prostu jest to wielki skandal, że że, kto, że ktoś za sprzeciw właśnie tego, żeby Polska była sługusem NATO, za to trafia do, do aresztu i... No w każdym razie towarzysze, apeluję tutaj do towarzyszy z Warszawy. Nawet jeśli jakoś no, nie kochacie Zmiana, nie kochacie Mateusza Piskorskiego. Uważam, że w tych wyborach mamy na kogo zagłosować. Jest to Mateusz Piskorski, więc jeśli możecie promować jakąś tutaj propagandę wizualną, klejcie wlepki, klejcie plakaty. Właśnie. Mateusz Piskorski, aresztowany z aresztu, jest naszym prezydentem. Wzywamy do głosowania na piskorskiego.